Ale twórca tej dystrybucji, o której będę mówił, a w zasadzie zestawu narzędzi, a nie dystrybucji, nie z moim wieku. Więc nie bez kozery napisałem tam, że to będzie w przestrzeniu, że to będzie o Linuxie dla emerytów od emerytów. A proszę Państwa, dlaczego klocki Lego? Dlatego, że tak naprawdę, proszę Państwa, tutaj była mowa o różnych instalacjach biznesowych i aspektach biznesowych. Tak naprawdę to potrzebnie, jak mamy mieć system, decydują, powinny decydować potrzeby. I w rozwiązaniach profesjonalnych zaletą jest raczej, proszę Państwa, specjalizacja, a nie uniwersalność. No bo... Chyba też go zdać. Tak, które nie mam, nie jest odosobowe. Zdechło i zdechło. No nic, proszę Państwa, damy radę. Więc... Pytanie, czy użyjemy sławnego scyzoryka szwajcarskiego, czy użyjemy zestawu narzędzi profesjonalnych, zależy od naszych potrzeb. Ja akurat od ładnie parę 10 lat, chcę przyznać, zajmuję się raczej narzędziami profesjonalnymi i stąd, proszę Państwa, pozwoliłem sobie tutaj, no, dziś coś jest, wszystko się tu psiuje. A dlaczego się psuje? Nie, dobrze psuje, psuje. Pozwoliłem sobie, proszę Państwa, przytoczyć coś, co jest strasznie militarne. Mianowicie jest to, proszę Państwa, tak zwana dyrektywa MOSA, obecnie ona się nazywa OSA, czyli Modular Open System Approach. Słabo to widać, więc ja Państwu to przeczytam. Pierwsza część, proszę Państwa, tej dyrektywy, która jest oficjalną dyrektywą Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, to jest poznaj, co masz zrobić, czyli establish your need. Następnie zastosuj projekt modularny. Po to, żebyś mógł dokonywać łatwe zmiany i ograniczyć koszty posiadania. Następnie, proszę Państwa, co najważniejsze dla nas jest, zaprojektuj kluczowe interfejsy między modułami i udokumentuj. Do tego komputera się woda wlała przed chwilą, więc to są takie efekty. Mam nadzieję, że za chwilę się to uspokoi. Nie musi mi to wybaczyć, albo to muszę w ogóle włączyć, ale to nie ta myszka, nie, to nie jest myszka. Ale wtedy nie będzie nic. Ona się brała do klawiatury. No, zdaje się bardzo, HP, ale ta HP z oryginalnym Zuzią. No dobra, będę mówił, a to jest, niech to może przestanie. Pres elitum. Pres elititu sam abort, prawda? Niestety... Już było. Już było. Dobra, proszę Państwa, więc modularny design. Modularny design jest, proszę Państwa, konieczny ze względu na to, że... No nie, w momencie jeszcze jednak próbuję zwalczyć to. O! No coś jest, tylko to jest o. Czy to o co chodzi? Chyba się uspokoił. Przy okazji się zmieni. Wiecie Państwo, ja nie będę teraz szalał. Wróciliśmy do tego. Bardzo przepraszam za uwagę. Nie chcę zrobić fitpage, więc będziemy sobie musieli poradzić. Lepiej niech tam będzie niż dyskoteka. Mianowicie, proszę Państwa, następną rzeczą, którą musimy mieć, to jest tutaj trzeci, zaprojektowanie interfejsów, a następnie wybór standardów połączeń. Oczywiście standardów otwartych, proszę Państwa. I tutaj, żeby taki system uzyskać,
No, powinniśmy się zastanowić, jak to zrobić. Ja napisałem tam Państwu, że w sumie mamy w tej chwili Linuxy strasznie utyły. Dobra. Linuxy strasznie utyły. I proszę Państwa, tak naprawdę Business i Technical Indicators powinni nam dać Marvelous Open System. Idźmy dalej, może się uda. O! Ja się głównie zajmuję stacjami roboczymi. Było tutaj bardzo dużo o serwerach. Jaka powinna być dobra stacja robocza systemu profesjonalnego? Przede wszystkim spełniać zadania biznesowe. A zadania biznesowe różnią się od tego, co robimy w domu, że możemy je dokładnie określić. Jeżeli Państwo sobie przejdą po instalacji, nawet bardzo dużej, okaże się, że około 80-90% stacji roboczych w systemie służy do wykonywania powtarzalnych zadań, wynikających z zadań biznesowych. Następnie jest wykorzystywana przez osoby, które nie mają przygotowania informatycznego. Proszę Państwa, trudno wymagać od panienki, która lepiej wasze bity, żeby miała przygotowanie informatyczne. Jej przygotowanie informatyczne polega na bardzo sprawnym posługiwaniu się katalogiem klawiaturą numeryczną i szybkim chodzeniu po menu. Następnie, stacja robocza powinna być, proszę Państwa, zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności. To znaczy, zapomnijmy o wszystkich. Teraz możesz wyłączyć komputer. Zapomnijmy, że użytkownik coś będzie robić. Nie jesteśmy, proszę Państwa, w tym środowisku, żeby powiedzieć ta idiotka, czy idiota, przepraszam, gdyby nie seksuał. I jest, proszę Państwa, nie umie wyłączyć Windowsu. Co do kogo chodzi? W biznesie stacja ma pracować. Po prostu i już. Ze względu na znaczną ilość stacji powinna być zdalnie zarządzana. Na ogół, proszę Państwa, tych stacji jest no 100 lub więcej, mimo że bardzo małe instalacje, które oczywiście też się zdarzają. Natomiast powiem Państwu, że największa instalacja, którą miałem przyjemność projektować dla Ministerstwa Finansów, to było 12 100 stacji roboczych zamówionych jednym zamówieniem, które potem zostało zwiększone do 8, następne 3600. I to jest, proszę Państwa, problem zdalnego zarządzania takich stacji. Ich jest bardzo dużo, a proszę pamiętać, że koszt systemu nie jest w serwerze. Koszt systemu jest w stacjach roboczych, bo stacja robocza o 100 zł droższa w takiej sytuacji to jest, proszę Państwa, 1 200 000. Cały. Starczy na dobry serwer, prawda? Proszę cię. O! Linux. Linux jest kochany. Bo po pierwsze ma budowę modularną. I proszę Państwa, ja uważam, że to, że Linux jest tak popularny na ogromnych maszynach, możecie Państwo sprawdzić chociażby, tu była mowa o klastrach, co prawda nieco innych klastrach, ale możecie Państwo sprawdzić, że w top 500 popularność Linuxa to jest 94%. A Windowsów jest tam w tej pierwszej 500-ce 3. Instalacja. Dlaczego? Dlatego, bo proszę Państwa, z Linuxem można zrobić to, co chcemy. I teraz ta budowa modularna, czyli jądro system, root file system, zestawem podstawowych narzędzi i opcjonalne programy dodatkowe mogą stanowić osobne moduły. Na czym polegał pomysł Roberta? Robert Sterberger, to jest mój rówieśnik, który tam dystrybucję pierwszy raz zrobił. Powinniście go Państwo znać, bo on się zajmował kiedyś Damsmall Linuxem, czyli tym cholernie małym Linuxem. Tam się pobudzili. To nie tylko jest polska specjalność, pożarli się deweloperzy straszliwie. No i proszę Państwa, w 1600 roku powstał Tibicor Linux Roberta. No niektórzy mu zarzucali, że ukradł pomysł, na który on odpowiedział, no jak można ukraść GPL. No więc jakoś to w końcu teraz istnieją. To oba systemy, tam w Linuxie dość słabo rozwija, natomiast on tak.
W tej chwili wyszła dopiero na dniach wersja piąta. Przede wszystkim pierwszy pomysł. No wszyscy wiedzą, co to jest IDD. Ale proszę Państwa, nie wszyscy wiedzą, chociaż może wiele osób wie, że IDD można sobie, proszę Państwa, wykorzystać w zupełnie inny sposób. Niekoniecznie musi to być system tymczasowy. Ci, którzy zajmowali Knotixem, to wiedzą, jak to działa, prawda? Nie ma sensu. Robimy, proszę Państwa, po prostu Extended Linux. No, przy tym to wszystko jedno, czy to będzie Extended Linux, czy to będzie Sys Linux, czy to będzie PXL Linux, co tam Państwo chcecie. I piszemy sobie po prostu initrd. To jest obraz systemu. Taką samą sztukę robimy, prawda, jak wchodzimy do systemu bez roota. Pisząc init, równa się fbin sh, prawda? To co trzeba uruchomić? Co możemy z tym initrd zrobić? No bardzo prosto. Za pomocą standardowych narzędzi możemy to sobie rozpakować. No i co dostajemy? Obraz systemu. W normalnych dystrybucjach ten system jest używany, ten kawałek obrazu jest używany jako tymczasowy, prawda? Ładowany do RAMu, montuje co trzeba, drivery, cudawianki, a następnie montuje dysk i cieszy się root mount. Ale tu nie ma tej linii root mount. On zostaje. Ile pory ma, proszę Państwa? Około 6 mega. Oczywiście w środku jest znany nam i wymieniany wielokrotnie BusyBox jako zestaw podstawowych narzędzi, który nam do większości celów najzupełniej wystarczy. Czy możemy, proszę Państwa, uzupełnić i przerobić ten kontię Z? Oczywiście tak. Tam było CBI w jedną stronę, tu jest CBI w drugą. Rozpakujemy sobie to do pliku temporary. Tam włożymy, jak Państwo widzieli, tam był taki katalog ABBA. Tam są oczywiście nasze dodatkowe narzędzia. No i po włożeniu tego katalogu robimy go z powrotem. Możemy go zlipować mniej lub bardziej, to już jak ktoś chce. Proszę pamiętać, że to jest tak, nie kijem go do pałką. System i tak jest mały, a jeżeli będzie zlip na bardzo dużym poziomie, to się będzie wolno zapakował i rozpakowywał, więc no trzeba jakiegoś znaleźć linię optymalną. Możemy tam nawet wcalić całe środowisko graficzne, ale... No ale kłopot. Kontię Z się zwiększy i wydłużymy czas uruchamiania systemu, bo kontię Z trzeba załadować zawsze. Mamy więc trzy konieczne moduły, żeby to wszystko wystartować do naszego Lego. I uzyskać to, co... Ja pamiętam, jak się moje dzieci bawiły Lego, co się nazywa baseplate. Czyli to, na czym będziemy budować całą resztę. Czyli mamy bootloader, standardowy moduł, proszę Państwa, moduł wymienny. Niezależnie od tego, jak się rozwija projekt Solinux, czy projekt System, przepraszam, tak on będzie, tak, prawda? Możemy zastosować próba, a jak to ma ochotę, proszę bardzo, dlaczego nie? Jeżeli Państwo chcecie coś zrobić z jądrem, no dla Kinicon jest to wersja 3.8. Wszystkie dotychczasowe wersje nie robimy przez systemu na piątce. Wszystkie dotychczasowe były na 4.7. To była wersja 3.0. Obraz systemu plikowego, który mogę sobie przygotować po swojemu, mam trzy absolutnie niezależne moduły. Którymi mogę, znaczy może nie, przepraszam, nie absolutnie niezależny, ponieważ oczywiście kompilacja musi odpowiadać i on lubi biblioteką i tak dalej. Ale w tym sensie niezależne, że mogę sobie wymieniać. I mam, proszę Państwa, tą płytkę bazową za mniej niż 10 mega. Tak dokładnie to chyba 8, ale to nie jest specjalnie istotne. Możemy zacząć budować. Co zrobić, proszę Państwa, z dodatkowym oprogramowaniem? A bo w tym przypadku, który tu jest na ekranie, trzeba go gdzieś wsadzić. Te dodatkowe oprogramowanie w dystrybucji Core nosi nazwę Extensions, czyli rozszerzeń. I jest ono udostępniane, no w tym przypadku na pamięci flash, a dokładnie na USB. Ja bym Państwu pokazał system działający, tylko niestety nie ma klawiatury USB. Liczyłem na organizatorów i nie chciałbym się zapakować ją do samochodu. No i system, jest całość. System jest na karcie SD. Co
całości. I to jest, proszę Państwa, również ten katalog DCE, w którym będziemy mieli, proszę Państwa, zainstalowane nasze rozszerzenie. Co dalej, proszę Państwa, z tymi, co tam jest? Mamy katalog, jasne. Katalog on demand i option. Optional to jest, proszę Państwa, to, jakie extension ja sobie zainstaluję. A on demand te, które będę chciał instalować na rzeczenie. Big My Data to będzie o tym troszeczkę za chwilę. No i lista, onboard LSE, to są te aplikacje, które mają się załadować, proszę Państwa, przy starcie. I teraz popatrzcie się Państwo, to jest fragment tego katalogu TCI Optional. Proszę, co to ma? Wszystko, co nam jest potrzebne. Chcemy pracować w środowisku graficznym, analogu chcemy, no bo pamiętajmy, że robimy stację roboczą dla użytkowników nie posiadających żadnego przygotowania informatycznego. Więc musimy im dać środowisko, które znamy. Mamy, proszę Państwa, tutaj zestaw X-ów, mamy Orbit. To jest oczywiście fragment. Co dalej, proszę Państwa, z tym? No po prostu załadować aplikację, ale trzeba je teraz udostępnić. Udostępnić je można w różny sposób. Albo możemy to zrobić, proszę Państwa, przez na dysku jadu. Albo możemy to zrobić przez NFS, dla stacji, która jest zbudowana w sieci. No i mamy, proszę Państwa, musimy tylko odpowiednio przymodyfikować te pliki stato EPX-e, o którymi już była mowa, żeby tam było po prostu możliwość uruchomienia i podłączenia tych podstawowych extension. Jak wyglądają te klocki nasze? Powiedzmy OpenSSL. Czy podstawowe pliczki, które schodzą w ten skład tego zestawu? OpenSSL jako taki. Zaraz powiem, jak ten plik ma wyglądać. OpenSSL DPPSS, czyli uzależnienia. No i podpis, żeby było wiadomo, że jest wszystko w miarę dobrze. Podobnie desktop i tak dalej. A co następnie robimy? Montujemy, proszę Państwa, te aplikacje jako squash file system na urządzenia. Jaką to ma zaletę? Ano taką, że te aplikacje są ekonomiczne. Czyli w tym momencie, proszę Państwa, użytkownik, który używa sobie na przykład LibreOffice'a, to mi to w powietrze nie puści. Chociażby tam nie wiadomo, co robi. Zaraz potem opowiem o takiej stacji, która rzeczywista jest, która jest rzeczywista. Albo Eurostopa. Mogę bardzo łatwo aplikację podmieniać na nowszą wersję, czyli znów utrzymuję cały czas strukturę modularną, prawda? Kolejne moduły dołączane to są po prostu takie aplikacje, jakich potrzebuję. A skąd je wziąć? No, tutaj pracujemy mocno i na DistroWorld macie Państwo zestaw aplikacji do pobierania. Czyli po prostu, jak macie Państwo ochotę pobrać sobie jakąś aplikację, to wystarczy uruchomić odpowiednie narzędzie w Vivicore i taką aplikację po prostu sobie pobrać. No i potem co z nią zrobić? Można ją tylko zachować, można ją zainstalować, można ją podłączyć. Jak Państwo macie na to ochotę. Wszystkie zależności zostaną oczywiście rozpatrzone, ponieważ w tym pliku DEV mamy te zależności wpisane. Ale załóżmy, że jesteśmy ambitni, no to sobie możemy zrobić takie rozszerzenie sami. Dlaczego by nie? Najprościej, ja to nie napisałem, jak to robić ręcznie, oczywiście można ręcznie, ale tu mamy adres na Google Code, można pobrać coś, co się nazywa TCZ Tools. I to jest narządko, proszę Państwa, które Państwu... Google nie miał polskich liter. Które, proszę Państwa, pozwala na to, żeby coś takiego sobie złożyć dla siebie. Przygotowujemy sobie normalnie katalogi. Następnie, nie przejmując się tym, że trzeba rozkłoszować i tak dalej, uruchamiamy sobie narządko TCZ Pack, gdzie piszemy, co spakować.
No, przydałoby się zainstalować na swoim serwerze, sprawdzić, czy działa na swojej maszynce. I jak działa, no to TCZ submit i przyjmować, i wysłać to, proszę Państwa, do teamu TVCore i przyjmować gratulacje jako kolejny developer extensions. Jest ich, proszę Państwa, naprawdę bardzo dużo. I co najważniejsze, bardzo ładnie gonią aktualny stan naszej wiedzy i rozwoju aplikacji. One oczywiście mogą być troszeczkę opóźnione, jak to każdy projekt społecznościowy, ale możecie Państwo sobie przygotowywać oczywiście sami. I tak jak stężę, własne lub cudze, umieszczamy sobie w katalogu Easy i Optional. Wpisujemy je na listę załadowania do przystarcie systemu. A te, które chcemy ładować na życzenie, bo nam będą potrzebne od czasu do czasu, na przykład TCZ Install czy Submit, prawda? No to sobie zrobimy demand. Teraz do tych wszystkich, proszę Państwa, zamontowanych na urządzeniach lub systemów, tworzone są linki symboliczne, automatycznie oczywiście. I aplikacja jest gotowa do pracy. Dobra, gospodzie. A gdzie pliki konfiguracyjne? Każda aplikacja ma przecież pliki konfiguracyjne, ma ustawienie środowiska użytkownika i takie inne dziwne rzeczy, które trzeba by było gdzieś prowadzić, jakby rozdzielczość ekranu czy coś w tym uście, prawda? Otóż, proszę Państwa, wiadomo, te pliki konfiguracyjne, które definiują środowisko pracy oraz skrypty uruchomieniowe powinny być zapisane w planie. Powinniśmy mieć taką możliwość. Oczywiście możemy sobie przygotować system na CD, wpisywać to do RAMu, no bo to wszystko i tak pracuje, w gruncie rzeczy w RAMie, bo to internet jest w RAMie współ, ale to będzie tylko raz. A ja bym chciał zapisać. No to proszę Państwa, zarządzanie stacją roboczą to jest tak naprawdę edycja plików. To było na poprzednim referacie bardzo ładnie podane, że to nie tylko stacją roboczą. Można wszystko zrobić w linii bibliotek tego paliwa, czyli fuela. Można. Ale można to zrobić konfiguratorem? Można. Można mniej? Zazwyczaj tak. Ale wygodniej? Też zazwyczaj tak, prawda? W związku z tym, proszę Państwa, zarządzanie stacją roboczą to tak naprawdę jest edytor plików. Ja jeszcze pracując wtedy w Unixie miałem przyjemność uczestniczyć w takich pracach statystycznych, gdzie okazało się, że systemy Unixowe różnią się między sobą od 4 do 3,5%. Pozostałe części są takie same. W związku z tym tak naprawdę to bardzo niewiele mamy tych plików. I efektywne zarządzanie zdalne wymaga, żeby pliki te nie były zbyt duże. Zwłaszcza jeżeli zarządzamy, proszę Państwa, część jest rozległą, gdzie może być, no, w wielu instytucjach bardzo różne. Co nam potrzebne? Potrzebny nam pewien użytkownik, w którym będziemy trzymać jego dane. To są te wszystkie pliki z kropką, o które Państwo dokładnie znacie, prawda? Pliki środowiska, pliki profile Mozilla, jeżeli używamy Firefoxa i tak dalej. Kropka SSH, no skąd jego też istotny katalog, prawda? Więc te pliki, proszę Państwa, musimy je gdzieś mieć. To nie jest użytkownik, na którego się logujemy. W stacji drogowej nie logujemy się na użytkownika w ogóle. Ona ma być niepersonalna. W gruncie rzeczy. Natomiast to jest coś w rodzaju pseudo-usera. I tu mamy, proszę Państwa, pliki środowiska, w jakim będziemy pracować. Natomiast w drugim katalogu mamy skrypty uruchomieniowe. Na przykład kupca Firefox, ustawianie sieci SSH, www, ALSA, co Państwo tam sobie nie domyślicie. Ja bym teraz dwie rzeczy zapamiętać. Są dwie szkoły i dwie możliwości. Pierwsza możliwość, proszę, znaczy nawet trzy. Pierwsza możliwość, proszę Państwa, to są, jak wyglądają te skrypty? Ano, bardzo fajnie. To chyba wszyscy znają tą składnię. I tak się po prostu ustawia każdy rozsądny system. No można jeszcze w XML-u, jak ktoś woli, tylko będzie to bardziej skomplikowane. I teraz mamy tu trzy pliki, proszę Państwa. Znaczy, pierwszy najważniejszy to jest konfigurator w sesji RDP. I to jest ten plik, który zawiera te zmienne.
Następnie mamy, proszę Państwa, plik o nazwie Parser, który je przeczyta i utworzy dynamicznie linię komend dla programu MTSCO. Ale nie tylko, bo on ma jeszcze uruchomić X serwer o określonym numerze na określonej konsoli i nadzorować przebieg sesji. Co to znaczy nadzorować przebieg sesji? Jeżeli na przykład serwer Państwu zrzuci połączenie, co Microsoft oczywiście zrobi, jeżeli Państwo nie zalogujecie w określonym czasie do systemu, to wtedy uruchamiamy ładną winietkę Zenity. Czy chcesz wznowić sesję RDP? Tak. Naciśnij OK. I to dla użytkownika jest absolutnie w pełni akceptowalne. I auto RDP, a to jest, proszę Państwa, plik, w którym mieszane są sesje, które mają być uruchomione automatycznie, jeśli mamy RDP status dla siebie. Dla XDMCP, dla NX-a, dla połączenia OpenVMware wygląda to zupełnie, proszę Państwa, tak samo. Zawsze będziecie Państwo mieli tą samą strukturę. To jest akurat to, co ja tam nie chwalę się sprawy. Ale proszę, ale po prostu ja się nic nie sprawiłem, tylko wzorowałem się na tym, co się w systemie używa, żeby dla wszystkich było to jasne i oczywiste. Teraz tak, możemy te pliki zapisać na pamięci nieudanej, ewentualnie na serwerze sieciowym i ściągnąć. Nie ma problemu. Te katalogi można służyć, synka, czy to, co to niech Państwo wolą. Ale można również zaktywizować te pliki w osobnym pliku, na przykład o nazwie MyData.gz. To jest zwykły dar. I otworzyć archiwum podczas startu stacji roboczej. W InitRD już mamy to, co nam jest potrzebne do otworzenia archiwum. W związku z tym, podczas startu stacji roboczej możemy, proszę Państwa, to archiwum odtworzyć i przygotować te katalogi. Jaką to ma zaletę? Znów zepsucie tej instalacji będzie bardzo trudne. No bo musi to zostać wykonane świadomie. Ponieważ jeżeli na przykład w pewnym momencie stacja robocza padła z jakichś nieznanych mi bliżej powodów, poszła w ogóle się na spotkanie ze swym twórcą oprogramowania, jak się mówi, to co? Użyje wyłącznika sieciowego. I co się stanie? Załaduje się od nowa InitRD. Z obrazem. Podłączy się skompresowany, skompresuje się, prawda, InitRD. Podłączy się ten system RUT. Coś się w nim zmieni? No nie. Aplikacje się podłączą? Podłączą, bo są linkowi. A plik MyData był ruszany? Nie. Więc się rozpakuje i stacja robocza wróci do stanu powszechnie. Czyli jak to się mówi, spełnia pełne reguły odporności, idiotoodporności. Jeżeli Państwo macie ochotę ten plik mieć gdziekolwiek indziej, proszę bardzo, można mieć to na serwerze FTP, HTTP, NFS, rsynkiem, można to pociągnąć. Jak Państwo wolicie? Sposób rozwiązania to jest tylko wybór zależny od infrastruktury sieciowej. I tutaj, proszę Państwa, widać te klocki Lego. Mamy core system, następnie mamy zestaw programów użytkowych, następnie zestaw skryptów startowych, zmiennych środowiskowych i tak dalej. I na końcu program konfiguracyjny. To jest program konfiguracyjny z wersji demo, który potrafi, no, przepraszam, może dziecko, wystarczy kliknąć na odpowiednią regułę i może sobie prowadzić sesję, bo wszystko, bo tam się formularze zapytają. To nie jest żadne wielkie cudo, to są, proszę Państwa, zwykłe formularze i CEBIN, w dodatku napisane szereg. A w systemie jest Apache. Apache nie zajmuje dużo miejsca, to jest ładny extension. Także każda maszynka uruchamia się w trybie Firefox to localhost, oczywiście z użyteniem administratora, prawda? Jak ktoś woli, to może się uruchomić przez HTTPS. No i ustawić, zapisać konfigurację. Tu akurat jest tylko lokalnie w tej wersji demo. I koniec. I można pracować, proszę Państwa. Teraz trochę mniej teorii, może nie to wielka teoria, bo to wszystko bardzo proste, wszyscy dobrze wiedzą. Tylko wiecie Państwo, jak ja się zajmuję tym od 2000 roku, tym stacjami roboczymi, to jest czwarta nasza wersja. I muszę powiedzieć, że jak dorwałem się do tej kolejnych już wersji, po trójce,
tymi kodami postanowiłem, że ktoś wreszcie pomyślał, że wszystko można zrobić zgodnie z zasadą DIS, czyli Keep it simple, stupid. Nie wygłupiaj się, zrób to po prostu, normalnie. I teraz macie Państwo tak. Szpital w Krakowie, to jest jedna z ostatnich instalacji. 100 uniwersalnych stacji sieciowych dla personelu medycznego. Te stacje pracują w dyżurkach pielęgniarskich, pracują, proszę Państwa, w dyżurkach lekarskich, pracują na recepcjach, gdzie uda. Po prostu, gdzie były potrzebne, tam pracują. Ale wyzwanie było dość spore, ponieważ musiałbym poprawnie współpracować z zwanym systemem obsługi szpitala, zwanym GEM. I to było najgorsze w tym wszystkim, ponieważ była to pełnoznakowa aplikacja pełnoekranowa, pracująca na starym bardzo HP Unixie, z bardzo dziwnym systemem, standardem polskich znaków i semigrafiką, która była konieczna do korzystania z formatek bazy. Czyli Państwo już tego nie pamiętacie, ale walki z podwójnymi ramkami, różkami i takimi innymi rzeczami, to był chleb powszedni ludzi pracujących w Unixie kiedyś. No więc trafiło na mnie, jeszcze musiałem sobie dobrze przypomnieć, ale udało mi się zrobić tak, że wszyscy byli zadowoleni i gen był śliczny i kolorowy, tak jak twórca aplikacji przewidział na terminalu znaków. Żeby było jeszcze, proszę Państwa, ciekawiej, to ten system obsługiwał drukarki w trybie tak zwanym transparent i parallel printing. To jest typowy tryb terminalowy, bo ten system był dostosowany do pracy na terminalach NS-owych. Terminal pewną sekwencją znaków może przełączyć drukarkę, przełączyć obraz ekranu na port drukarki. Trzeba było wymyśleć, co z tym zrobić. Znalazłem. Wiecie Państwo, co spełnia to wymaganie? Stary, dobry Kermit z Columbia University. I stary, dobry Kermit, co prawda teraz jest na zupełnie innym serwerze, stary, dobry Kermit sprostał temu zadaniu, drukuje ślicznie, przerzuca na porty, po sekwencji escape i tak dalej. Ale nie tylko, bo to miało być jeszcze współpracę z serwerami usług terminalowych MS Windows i dostęp do ich zasobów oraz lokalny LibreOffice i przeglądarka z obsługą Flash, Java, PDF, Deja Vu i żeby było weselej, to jeszcze Daigo. Daigo to jest, proszę Państwa, Digital Imaging dla celów medycznych, specjalny protokół. Państwo dostajecie na tym zdjęcia na CD-ROMach radia, jak się prześwietlacie w tej chwili razem z tym, razem z przeglądarką Daigo. No a tu chodziło o to, żeby to można było oglądać, przecież to lekarze to potrzebuje. No i po pewnej pracy, dalsza rzecz, stacje miały być kompletnie bezobsługowe. Odporne na wszelkie zaniki zasilania, przerwy w sieciach i wyłączanie miało być realizowane jedynie przez wyłącznik sieciowy. Połączenia z HP Unix miały startować absolutnie automatycznie, czyli po włączeniu stacji wszystkie połączenia są nawiązywane, natomiast przełączanie pomiędzy sesjami następuje za pomocą znanej nam wszystkich sekwencji Ctrl-Alt-FX. Czyli na pierwszym mamy GEM, tam panie mają tak ładnie podpisane, na pierwszym GEM, na drugim jest Windows, na trzecim jest Linux, na czwartym jest przeglądarka, Nevermind już nie pamiętam, na którym co jest. W każdym razie tak wygląda obsługa tego urządzenia. Stacje musiały być, proszę Państwa, korzystać z lokalnych sieciowych. No to kupsko to zostało zainstalowane oczywiście. Oraz musiały być w pełni monitorowane i zarządzane zdanie z możliwością pełnego dostępu do systemu operacyjnego, co oczywiście wymusiło serwer SSH na stacji. No a dodatkowo, no i system bazowy, proszę Państwa. System bazowy to jest Kinney Converter 4.7, poskładany według wymagań użytkowników. Czyli tak, jak sobie to szpital zażyczy. Następnie mamy tego Kermita z SSH. Połączenie, jedna różnica jest z tym standardowym systemem. Oni mieli Telneta do tego HP. Ja im zrobiłem do tego Telnet SSH. Notabene jeden. Dlatego, bo dwójka niestety not available in this version of HP Unix. Także musiałem się wrócić do jedynki. Trzy niezależne serwery, i to jest aplikacja znakowa, działająca na pierwszej konsoli, jak z priorytetem, bo tam, proszę Państwa, się całą historię medyczną można otworzyć ludzi, można wystawić wypiskę, zrobić tak zwaną i tak dalej, kronologicznie. Trzy niezależne ich serwery, czyli RDS-top, lokalny LibreOffice oraz Firefox.
Oraz, proszę Państwa, no, to już narzeczenie klienta, potem obsługać mnie kumalsa na salę wybudzeniowe, ponieważ pani się strasznie budziła. No, w związku z tym chodzi o to, że trzeba pilnować ludzi, prawda, tam w zasadzie trzeba być tam, ale strasznie trudno. No więc po cichutku tam teraz grają sobie na YouTubie różne kawałki. Mają takie wyjście, że oczywiście częściowo zablokowane, ale na niektóre serwery mogą się dostać. Monitorowanie i administracja. Lokalny serwer Apache 2, system formularzy oraz skryptów CVI. Transfer plików oraz archiwum konfiguracyjnego głównie za pomocą RCFTP albo SFTP, jak to woli. Dostęp do systemu za pomocą wbudowanego SSH. Do zasobów sieciowych mamy dostęp za pomocą LMS-a, do tego HP Unixa, ponieważ to było konieczne, bo tam są pobierane dane. Natomiast do systemów Windowsowych Samba. I Samba również jest tak ustawione, że lokalny OpenOffice zapisuje oczywiście dane na serwerze, a nie na stacji roboczej, bo to by nie miało specjalnie sensu. Całość systemu pracuje praktycznie w pamięci RAM. No a co cennie, trzeba to jedynkować. Tu guzik widać. Ale proszę Państwa, to jest no podobne jak poprzednio kolega pokazywał. To jest po prostu webowy konfigurator i obserwacja monitorowania tego, co się dzieje na terminalu. To jest oczywiście żadna sztuka, to jest tylko wyświetlenie komunikatów systemowych odpowiednio wybranych. Ale co jest ważne, to tu macie Państwo w tej wersji uruchomione akurat aż 5 sesji X serwerów. Ktoś powie, no to ile to zajmie, proszę Państwa? Otóż proszę popatrzeć, to jest razem 6 sesji, w tym 5 X serwerów. Zajętość pamięci flash dla całego systemu to jest 581,1 MB. To jest normalny rzut. Zajętość pamięci RAM przy pełnym obciążeniu to jest, proszę Państwa, 1 giga. Obciążenie systemu w stanie idle, to znaczy nic nie robi, no bo nie mierzyłem tego w stanie, jak to w pełni pracuje, jest praktycznie pobijane. To jest ta maszyna, którą miałem Państwu zresztą pokazać w pracy, którą się po prostu za pomocą tych czterech śrubek montuje na tyle monitora LCD. I to w zasadzie jest koniec. Ta maszynka ma 2 giga, więc ma sporo nawet jeszcze miejsca. I to jest, proszę Państwa, no dość typowa instalacja. W tej chwili, no, tych instalacji nam się zaczęło mnożyć coraz więcej i już w wersji o Intinicore, bo to według nas jest to wersja czwarta, nasza. Natomiast wersja Tinicore my robiliśmy na 4.7, w tej chwili pewnie przejdziemy na 5.0, bo parę, 2 tygodnie temu chyba 5.0, bo nie różni się jądra. Czyli zamiast 3.0 jest 3.8, no i oczywiście przekompilowane zostało wszystko. Czasem bywają z tym trochę, bo musimy na przykład przekompilowywać niektóre nowe modułki. Chociażby RD-118, który no, jest potrzebny do tego, żeby dobrze pracować z Devil Level Application Windowsa. No to trzeba to przekompilować na tym systemie, a to by nie ma problemu, bo extension GCC jest dostępne. I te wszystkie rzeczy, które do niego przynależą. Drugi przykład, który Państwu na koniec chciałem tak podać zainstalowana, to jest firma, która robi nie tylko soczki, czyli to jest Maspex. To jest jeden z największych producentów środków społecznych, spożywczych w Europie Środkowej. Tutaj są, proszę Państwa, stacje umieszczone w halach produkcji. Na tych halach bywa do 50-60 stopni czasem. Tutaj niedaleko w Adolice. To jest przeglądarka w trybie, to są ekrany dotykowe oczywiście. To jest bez problemu obsługiwane kolejnym modułem. Pracuje to w trybie kiosk. I wykorzystywane jest, proszę Państwa, do wprowadzania informacji o zaburzeniach pracy maszyn na bieżąco. Nie jest tam obudowa przemysłowa zrobiona przez nich, zresztą nie przez nas. Taką specjalną sobie zrobili na ścianę z czujnikiem temperatury i włączaniem dodatkowych zewnętrznych wentylatorów. Dla standardowej instalacji, gdzie mamy jedną sesję graficzną, to jest na przykład typowy przykład taki do teraz w Urzędzie Miasta Krakowa, gdzie oni powiedzieli, mamy wszystko w nosie, my chcemy, żeby po uruchomieniu stacja pokazała nam Windowsy. Oczywiście w trybie terminalowym.
No to proszę Państwa, dla takiej wersji to wystarczy 128 MB. I odpowiednio mało klocków. Tych klocków już tak dużo, jak tutaj Państwu pokazywałem, tam absolutnie nie potrzeba. Trzeba oczywiście dodatkowe wymaganie, tam to jest podpis elektroniczny. No więc musi być biblioteka PCSC. PCSC. No i obsługa kart chipowych, żeby to informacje przesyłać do tego serwera. Z przeglądarką www to tak w sumie starczy ćwierć giga. No a z takimi, proszę Państwa, wodotryskami, to jak Państwo widzieli, 1 giga dla RAM-u, dla całego systemu wystarczy i naprawdę pracuje to bardzo szybko, bo nie musi się kontaktować z dyskiem. Prawda? Można zrobić sobie wersję RAM. Proszę Państwa, tak podsumowując, Finicore to jest dystrybucja narzędzia do budowy systemu spełniającego indywidualne, określone wymagania użytkownika. Proszę tego nie traktować jako standardową dystrybucję desktopową. Mianowicie to, co genialnym pociągnięciem firmy zaczynającej się na M było to, że stworzyła system, który po prostu był tak dobry, jak samochód Ford T dla kierowcy niepotrafiącego prowadzić samochodu. Wiecie Państwo, że do 1939 roku w Polsce było prawo jazdy tylko na Forda T, ponieważ on miał rodzaj skrzyni automatycznej. I chodziło o takie powiedzenie, pan kierowca, czy tylko na Fordzie. Ale to było przemyślane. To było zrobione po to, żeby doktor na Dzikim Zachodzie, który razem miał ratować kobietę, a raz przyjąć poród od kropy, przepraszam bardzo, mógł za pomocą Forda T, doktor z coupé, dojechać tam w warunkach, gdzie nie ma drogi i jest kupa błota. I dawał radę. Na początku, proszę Państwa, system uniwersalny, takim jakim jest na przykład Windows, jest znakomitym systemem do domu. Nie ukrywajmy się, walczy, Linux usiłuje to z tym walczyć. Mamy Ubuntu czy różne tego typu rzeczy, prawda? No, ale może to kiedyś się zmieni, może będzie 50-50. Natomiast nie sądzę, proszę Państwa, żeby ten kierunek walki był bardzo sensowny. Natomiast tam, gdzie mamy przewagę, a naszą przewagą jest elastyczność, modularność i dokumentowanie systemu. Dlatego ten Linux jest używany na ogromnych maszynach obliczeniowych i dlatego my go lubimy używać na stacjach roboczych, ponieważ możemy zrobić to, co jest rzeczywiście potrzebne. Natomiast, jeżeli ktoś chce, proszę Państwa, instalować sobie najnowszą grę, może akurat można słuchać filmy, można oglądać, ja nie oglądam filmy na tym, ale po prostu to ja oglądam, niekoniecznie każdy musi. Natomiast, proszę Państwa, do celów właśnie takich, to ta konsekwentna budowa modularna, udokumentowana architektura i pełna otwartość całego systemu. To ciągły rozwój od 4 lat. No, wydaje mi się, że ta, w cudzysłowie, dystrybucja naprawdę jest, proszę Państwa, czymś wartym uwagi. Zwłaszcza dla ludzi, którzy chcą zrobić coś specjalnego. No ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że teraz będą zaczepki i pytania. Ja mam pytanie, co to za maszynka, ta, o której Pan mówił, którą Pan pokazał? To jest Foxconn. Któryś tam model Foxconna. To jest któryś tam model Foxconna. Ale przedtem było dużo robionych na Asusach, czyli jak one się tam nazywały, takich no może to być praktycznie każdy netbook, aczkolwiek, no, jeżeli mamy jakieś duże wymagania do grafiki, no to instalujemy tak zwane duże X, nie XVS, tylko duże X. Dla większości celów wystarczy XVS-a, chociaż tam musicie Państwo powalczyć trochę z polskimi literami. Natomiast jeżeli chodzi o duże X-y, no to trzeba załadować drive. UDEW tu jest. Więc okej, można. Natomiast ładowanie iluś tam tych driverów,
no nie ma specjalnie większego sensu, więc jednak to jest trochę przy systemie bliżej niż normalna dystrybucja. Natomiast ich sami mamy większe możliwości. Możemy robić Xinderamy, szerokie, no co tam driver umie, prawda? To są normalne X-y 7.7 w tej chwili. Także dość dużo można tam nagodzić. Jeszcze jakieś pytania? Ręka do góry. Szukamy odważnych. Znaczy, ja powiem tak, że no, jest to trochę inne podejście niż co ludzie dało przyzwyczajenie, prawda? Ale proszę Państwa, w systemach na przykład wirtualnego desktopu, czy w systemach chmury, o których to było sporo mowy, taka stacja jest wręcz idealna. Po prostu można ją uruchomić jako wirtualkę, jak Państwo macie ochotę. Nie ma żadnych mniejszych przeszkód. Byle nie pod Zenem, no bo nie ma API. Natomiast jeżeli chcecie ją uruchomić pod VMware'em, chcecie ją uruchomić pod KVM-em, chodź. Już biegniemy. Ja bym miał jeszcze pytanie, Tomku. Czy dziś na przykład zastosowanie dla tego typu dystrybucji do zrobienia tak zwanych VDI, ale specjalizowanych maszyn wirtualnych do obsługi jakiegoś tam konkretnego podsystemu, czy tego, po którym się dostajemy tylko poprzez sieć? Znaczy, żeby dobrze zrozumieć, to jest zestaw narzędzi, tak jak powiedziałem, tak jak twój audyt. Tylko, że trochę na, po prostu zrobiony na trochę wyższym poziomie, bo tam, prawda, natomiast mamy oczywiście narzędzia do VDI, mamy narzędzia do OpenVMware, mamy nawet, jak się nazywa, IPC over IP, czy jak to się, te pomysły nowołodne, prawda, czy te zero configuration i tak dalej. Więc można takie dystrybucje budować. Natomiast to, co się dostaje od Core'a, to jest po prostu, no to, co się dostaje. Można sobie ściągnąć ISO, odpalić, no będzie znakówka na ekranie. Jak ktoś bardzo sobie ambitnie ściągnie większy obraz, no to będzie miał jeszcze do wyboru ileś tam tych window managerów i środowisko może odpalić. I na tym się kończy. Natomiast to, co sobie z tym zrobisz, to już jest to, co ty sobie z tym zrobisz. To jest zestaw prostownego, ja to tak traktuję. Prawda? Można z tego zrobić samochód, można z tego zrobić domek. Można z tego zrobić router? Why not? Mamy takie maszynki, co mają trzy interfejsy sieciowe wbudowane. No to się prosi wsadzić w tą dystrybucję, oczywiście już bez tych wszystkich X-ów. Zrobić na tym routerek, zrobić firewall, prawda? Wszystko jest. I to, co najważniejsze, to są pakiety bardzo zbliżone do Bianowskich. To nie jest tak zbliżony z Kornikowicem, tylko te TCZ są specjalne, bo tu chodziło o to, żeby one automatycznie były wykrywane i automatycznie się montowały. Opis tych TCZ jest bardzo prosty, tylko ja nie chciałem tutaj tego tak głęboko wchodzić, to wiesz? Można i z ręki zrobić, proszę pana. Ktoś jeszcze? To może jeszcze zadam jedno pytanie, bo powiedzmy, jest to trochę skojarzone z tym, co ja robię. Jaki jest koszt takiego jednego małego pudełeczka, które stawiamy za monitorem i które dostarcza nam obraz? Znaczy, dostarcza nam obraz, czyli powiedzmy, koszt hardware'u w zakupie, to Asia robi. A to w okolicach $200. Około $200 ze wsiemnie. Teraz tak, zależność, koszt flesza w tej chwili jest praktycznie nieistotny, bo karta, ta co tam jest, to jest 4 giga, to kosztuje 14 zł, prawda? Ewentualnie można to zrobić na tych odwilkach takich, tych Piccolo USB. Jak ktoś chce, to może do środka wsadzić, no ale to będzie droższe, bo tam trzeba przejściówkę albo SSD, to wtedy już będzie drogie. I bez sensu, bo po co nam takie duże SSD, prawda? Jeżeli PXZ, to w ogóle ten koszt odpada. No bo można to oczywiście budować z PXZ. Natomiast, jeżeli chodzi o oprogramowanie, to oprogramowanie jest GPL.
Czyli my robimy to na podobnej zasadzie, jak wszystkie firmy, które dostarczają kiepelowskie oprogramowanie. To znaczy nie płaci się tak zwany right to use, płaci się za po prostu wsparcie systemu. Ja też nad tym wsparciem dosyć idzie, bo no powiedzmy nauczyły nas te urzędy skarbowe, nas nauczyły, jak się robi wsparcie wielkiej ilości po prostu. I to po prostu jest, za to się płaci. Tak samo jak UFK, przecież nie płaci się za system, tylko płaci za subskrypcję, prawda? No i tutaj zależy oczywiście od tego, jakiej tej subskrypcji chcesz. Najtańsza subskrypcja to jest support instalacyjny na 60 dni od zakupu. I to jest rzecz najtańsza, która kosztuje tam kilkadziesiąt złotych. Natomiast jak więcej, no to już więcej, prawda? Wiele firm na przykład wypożycza te stacje. Nie leasinguje. To moje drugie pytanie. Gdzie można to wypożyczyć? Bo rozumiem, założyć, rozumiem, zainstalować, rozumiem, jakkolwiek to wdrożyć, ale wypożyczyć w sensie co? Na targi? Można to wypożyczyć. To ja się. Znaczy, my najchętniej wypuszczamy oprogramowanie, muszę powiedzieć otwarcie, tak, no, wierzymy w pewnym sensie, że no, jakaś tam wzajemne zaufanie obowiązuje, prawda, ale oprogramowanie nie ma problemu. Tylko nie chcemy tego wystawiać w internecie, bo po prostu, no zresztą taka jest też sugestia, ja trochę robię ten Tini Corbo, Robert Schindler-Decker, który to zrobił, jest bardzo poważnie chory. Co prawda jest tam jeszcze siedmiu takich mocnych deweloperów, nie takich jak ja, lamerów, ale takich po prostu mocnych deweloperów od dołu. Ale no, z Robertem trzeba się liczyć, że po prostu no, to jest dystrofia mięśni, więc to po prostu jest praktycznie rzecz biorąc. Jak on napisał na swojej stronie kiedyś, że wie co przed nim, nie? Natomiast nie widzę powodu, żeby nie wypożyczać. My zresztą wypożyczamy to programowanie. To jest standardowe. U nas trzeba się do nas zgłosić, dostać mi hasło dostępu do ciągle ludzi. Znaczy ja nie gwarantuję, że to będzie dokładnie na wszystkim idealnie działało. Bo właśnie to, co jest, tymi driverami mogą być kocki czasem. Ale to jest do poprawienia. Same muszę to poprawić. Generalnie procesor rozumiem X86. Proszę? To jest procesor X8 czy 86, tak. To dokładnie jest Atom w urdzeniu. Zobaczcie jakieś inne? Nie wiem. Nie. Tylko albo 64, albo 32-bitową architekturę, ale tylko Windows. No dobra, jakbym miał RDS to opalenie nie na Windowsach, tylko na Linuxach, to przez serwer X-ów, przez... To jest normalny maszynka z minimalnym serwerem X-ów na UX-wersa, która wystarczy do tego. No to rozumiem, ale jakbyśmy zrobili serwer na Linuxie jednak. Nie ma problemu. No to będzie serwer XFTP na Linuxie, już nie. XFTP projekt bardzo dobrze działa, tylko ma tylko 16 kolorów, ale jak na razie, ludzie na większości pozycji to wystarczy. A w razie czego można zawsze XDLCP też. Bo to maszynka jest standardowo w XDLCP doposażona, nie? Można sobie zrobić tunel po SSH, bo SSH też jest. Tylko tak jak mówię, to jest rzecz dewelopera końcowej wersji. Niestety tutaj czas już nas powoli zaczyna gonić. Tak więc niestety tutaj ostatnie pytanie już będzie musiało zostać zadane w kuluarach. Niestety, przepraszamy. Prosiłbym o gorące brawa.